Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych Sercowo-Naczyniowych przede wszystkim da nam możliwość realizować tą agendę naukowo-badawczą, o której też mówił pan rektor, mówił pan dyrektor, z racji tego, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Bolu ma już teraz tak naprawdę od 2017 roku trzy funkcje. Funkcje w zakresie działalności leczniczej, dydaktycznej i przede wszystkim naukowo-badawczej. Stąd też tą naukę badawczo-rozwojowość będziemy realizować i rozwijać w Centrum Badań i Innowacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Stale do naszego szpitala trafiają pacjenci z różnymi chorobami zakaźnymi, stąd też nasza struktura naszego szpitala musi być odpowiednio dostosowana. I właśnie odpowiedzią na to jest budowa nowego obiektu, który pozwoli nam rozwinąć naszą działalność, pozwoli dostosować ją do wymogów obecnych czasów, tak aby nasi pacjenci byli jak najbardziej zabezpieczeni, ale też, żebyśmy mogli stworzyć odpowiednie warunki do kształcenia studentów Uniwersytetu Opolskiego, którzy właśnie kształcą się w zakresie lekarskim, w zakresie pielęgniarskim. Musimy być przygotowani, bo chcemy być najlepszym ośrodkiem kształcenia w naszym kraju. Student oprócz tego, że się kształci, również działa w kołach naukowych. I te koła naukowe z pewnością będą współpracowały z naszymi badaczami i te koła naukowe będą mogły korzystać z infrastruktury właśnie Centrum Badań i Innowacji, bo zależy nam na tym, żeby jak najszybciej, kiedy tylko osoba przychodzi na studia, żeby rozwijała swoje pasje i żeby mogła z tymi pasjami też dzielić się z innymi. A takie miejsce właśnie Centrum Badań i Innowacji to jest takie miejsce, w którym właśnie można realizować swoje pasje badawcze.